Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie, ponieważ dzisiaj kolejna próba przypomnienia Milki, kim ona jest. No, kolacja nie pomogła, ale ja się nie poddaję, widzowie, ja się nie poddaję. Mam tą potkę na pamięć, ale ona nie chce jej wypić, więc no, po prostu to się nie uda póki co. Więc musimy po prostu znaleźć inne rozwiązanie i na dzisiejszym odcinku przygotowałem po prostu podróż po wspomnieniach. Zobaczycie zaraz, jak to wygląda. Zanim rozpoczniemy, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Przypominam, że od grudnia jest daily na moim drugim kanale Filip Szczypka, zapraszam, link w opisie, tam bardzo fajne odcinki, na przykład siedzenie w wannie z lodem po szyję, więc jak chcecie zobaczyć, jak siedzę w wannie z lodem po szyję, wbijcie na drugi kanał, link w opisie. Ojej, prawie się zakrztusiłem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy oczywiście w moim Toast House'ie, ponieważ tutaj kryje się pewna fajna rzecz. Oczywiście od razu wam pokażę mój wystrój świąteczny, bo zbliżamy się oczywiście do, prawda, świąt. Za dwa dni już jest 1 grudnia, więc wiecie, o co chodzi, trzeba już być troszkę w tym klimacie. Dobra, i wchodzimy tak, tu mamy takie dwie dziury. Jedna jest drabiną, druga bez, i wchodzimy do tej bez drabiny, bo trzeba zlecieć na dół. I tu wam pokazuję, co tutaj jest. Otwieramy te drzwi i tu są wszystkie miniatury, które były, które dotyczyły właśnie mnie i Milki od samego początku naszego poznania do samego, prawda, końca. Znaczy może nie do samego końca, ale tam po prostu do jakiegoś fragmentu i po prostu przygotowałem to wszystko po to, żeby właśnie wziąć ją po tych wspomnieniach. Może sobie coś przypomni, może będzie wiedziała, co to jest. Może coś tam, może ona pozgaduje tytuły na przykład. Po miniaturce będzie musiała zgadnąć tytuł filmu. Ja sam nie pamiętam, jakie te filmy miały tytuły, ale może sam też to jakoś rozkminię. W każdym razie zanim to musimy po nią oczywiście zajść. Ona gdzieś tutaj jest w tym domku, ona sobie tak jakby go tutaj lekko, że tak to ujmę, przejęła ten dom. On nikt z niego nie korzystał, więc w sumie czemu nie. Wchodzimy tutaj, bo o, ona jest tam na dole, dobra, uwaga, wchodzimy do środka. Puk, puk. Nieważne, wchodzę do środka, od razu z nożem w ręce, bo atakujemy. O, dzień dobry, o kurde, jak tu się zmieniło. Hej. Hejka, ale co masz to? Fajny kielich. Dzięki. Chodź, mam coś dla ciebie. Mam dla ciebie przygotowane. Znaczy, nie dla ciebie. Zadanie na studia. Nie, to nie obchodzi. Aha, nie obchodzi. Dobra, słuchaj, czy nie obchodzi. Czemu tu masz trawę? Co to ma być w ogóle? Co by no to jest kurde, tak? Kurde, grzyba tu mam, no nie wiem. Nie wiem, nie ale wiem. Ale nie, to jest bardzo tak. Fajna piwnica, naprawdę, czekaj. Jakiś tutaj, nie wiem, czekaj, jakbym ci tutaj jakieś drzwi na klucz dał, które się da otworzyć tylko z zewnątrz. He? Nieważne, nie okay, nieważne, dobra, chodź, 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 bo musimy ale zajść pewien... Ale czemu to jest, co tu się dzieje? No nie wiem, nieważne, może możesz już nie komentować. Wszystko negować tutaj za dobra, to dobra, bardzo, bardzo fajnie, podoba mi się. No dziękuję, chodź, no dziękuję. Chodź, idziemy do mnie do Toast House'u, ponieważ idzie, tam dokładnie. Przygotowałem dla ciebie podróż po wspomnieniach. Po wspomnieniach? Po wspomnieniach. Nawet nie mam czekaj, wspomnień. Muszę zadać pytanie. No wiem, dlatego będę cię próbował obudzić. Ale muszę zadać bardzo ważne pytanie. Bo tutaj na ręce masz takie czarne coś. Kiedy umyjesz w końcu łapę? Ale kurde, ty nie rozumiesz, bo to są... Patrz, to osory. To jest takie coś, że jakby... że jak jest zimno, no to jest mi cieplej z tym, rozumiesz? A teraz, z takim kurde, tylko jednym ten? Z takim paskiem? Zmrozi. Nie no, po prawej stronie też mam. No tak. Bo to jest takie specjalne, no. No widzisz? Czekaj, bez widzisz sensu to teraz? Bez sensu to jest. Czekaj. No połóż się, ja ci to pokażę teraz. Muszę znowu popatrzeć na tą sytuację. No patrz, no. No ale po co takie widzisz? Kreski? To nawet nie są rękawiczki. No bo kurde, no nie, no bo to są takie połowiczne rękawiczki. Half rękawiczki. Rozumiesz? Nowy krzyk mody, half rękawiczki, dobra. Nowy, tak, chodź, half nieważne, rękawiczki. No nieważne, może być, jako. Może być. Chodźmy do... No, ten, nie interesujmy te rękawiczki. Przyznaj się po prostu, że nie umiesz tego ściągnąć, nie umyłeś rąk po prostu. Coś jeszcze ci się nie podoba, ale nie mam jeszcze zmienić. Nie, a, masz jeszcze pod głową taki, no właśnie, aparat na zęby, czy co to jest? No tak, aparat na zęby, dobra, spoko, no to w takim razie też go ściągnę, żeby mieć krzywe zęby. Dobra, co jeszcze nie pasuje ci? Co jeszcze, no co to jest? Jeszcze ta peleryna taka, nie wiem, dziwna. Też się nie podoba, no oczywiście też ją zdejmę, też ją zdejmę. Spoko, żeby Jezu, buzi, jakie no, poświęcenie, no, jak ja to doceniam, spoko, niesamowite. Po prostu... Co jeszcze, co mam jeszcze zmienić? Może kolor włosów przefarbować w ogóle? Może chłopem będę, co? Tak? Tak, poproszę. Tak? Dobra, no dobra, no to no, widzimy się jutro. Nie no, chodź. Nie... Chodź, podoba ci się mój wystrój świąteczny? No, święta? No. A lubisz święta? No. To jest mój okres w roku. Super. Nie wiedziałeś o tym, tak? I ty nie mówisz, nie, no że jasne, znasz. Że wiedziałem, że ten. Tak samo jak wiedziałem, że twoim ulubionym kolorem jest szary, że lubisz szympansy i że urodziła się 27 kwietnia. Szympans, co? No, a nie? Co? Nie lubisz szympansów? Nie, nie lubię szympansów. A co lubisz? Jakie lubisz zwierzę?
Nie wiem, żadnych nie lubię. Jaka zwierząt. Długa cisza była, jakie zastanowienie w ogóle. Dobra, jaki lubisz zwierzę? I cicha, cisza. A jakie są? Jakie są? Szybki Google, jakie są ulubione zwierzęta? Dobra. Nie no, kot jest, wiesz. Kot? Nie, taki kot. Nic, on nie ten. Dobra, skacz na dół. U? Tak. Ale zaufałaś mi, niesamowite to jest. Dobra, skaczemy. A jakbym tutaj zamiast wody dał lapis lazuli? Napis dla Julii. No tak, no, złamała girę. Dobra, umarmy. Nie ma, że słuchaj. Jesteśmy w pewnym miejscu, w którym musi dojść do pewnego czynu. Do po prostu będziesz sobie przypominać, co widzisz. Znaczy, przypominać pewne zdarzenia ze swojego życia. Ogólnie za tymi drzwiami kryje się historia. Coś, co było i coś, co będzie, prawda, na jeziorze pływają łabędzie. Takie rymy. Więc uwaga, wchodzisz i musisz powiedzieć po prostu, co widzisz. Ciebie. Dobra, tu super. Jesteś ty. No. To jestem ja. No, połącz dwie kropki. To nieważne, to też ty. Jestem ja, tylko ściągnię z innym skinem. Tu bardziej liczy się to. No to tu jestem ja, nie wiem, chcę się wymiotować? Tak. No tak nie, znaczy po prostu jesteś podniecona, bo zobaczyłaś mnie. Naprawdę, tak no, było. To ty masz serce w oczach. No a ty jesteś zawstydzona, tak, że ja mam serce w oczach. Ty jesteś podniecony, a ja jestem tak... A że cię naży... Dobra, kurczę, wiesz co, nie podoba mi się ta interpretacja. Wygląda, przejdźmy no, do następnej może. Znaczy następna, o! A tu się następne. Wszystko przechodzi? Tak, tak, następna, wow. Tak. To jest magia świąt i z tej strony nie widać w ogóle. Randka? Dobra, tak, tu jest... Tak, o, bardzo dobrze widzisz. Ej, ale widzisz mnie? Tak, widzę cię. Ej, widzisz mnie? No tutaj widzisz, mieliśmy kiedyś randkę. Tak wyglądało kiedyś życie. Mhm. Nie pamiętasz tego. No nie, ale widzę, że tutaj, co to jest jedzone? Tam było jedzenie, stek, bardzo miły. Paczek sobie tu ładnie przycupnęłaś, należaczku jest z drugiej strony. Randka, pytajnik, nawet użyłem twojego ulubionego koloru. Wyglądam jakbym jak ja w dupie jakiegoś w byłaś ogóle troszkę tak zestresowana, to prawda, byłaś Boku. Troszkę zestresowana. A ty nie, ty masz w ogóle ręce tak proste, ja też mam tak ręce, no bo ja zjadłem steka i mnie wygięło, po prostu wiesz, naprężniałem. Dobra, podobam ci się, naprawdę? Nie, ja się patrzę tutaj, to jest uber tragiczne, dobra, nieważne. Czyli widzisz, kolejna podróż po wspomnieniach, przejdźmy jeszcze raz od początku. Tutaj był, tu cię poznałem, tu po raz pierwszy się spotkaliśmy. Tu było, prawda, wielkie przedsięwzięcie, poznaliśmy po prostu, dobra, nieważne. Następne, tutaj już widzisz, ledwo się poznaliśmy, a ja cię na randkę zabrałem. Nie podejdź do twojego nosa, proszę. Dobra, nie rób takich rzeczy. No proszę, nie zrób to, dobra, proszę, zrobię, dla mnie cóż to. Tak do nosa podejść swojego. No i bardzo śmieszne, nos jak nos, dobra, nieważne, idziemy dalej. Tu widzisz kolejna sprawa. Widzisz, co się wydarzyło? Co, zgadnij, co mogło się wydarzyć na tym odcinku? Nie wiem, jakiś pierwszy pocałunek czy coś. No jeszcze nie, ale chyba, chociaż nie pamiętam jeszcze, co działo na tym odcinku, wiem, że był taki odcinek. Tutaj po prostu miłość rozkwitała. Ale miał zarąbić te włosy w ogóle. No i wtedy tutaj nic nie było, tak. Teraz się fajnie... A teraz jest. Okej, okay, a to już jest koniec? Nie, no dalej. Ale tu nie można przejść, dobra. Nie, ja no mam można, donut and można, Easter patrz, fall, o, ja, co, jaki ci diament dawałem, widzisz to? Tu, wow. Prawda, to było tak zwane, a nie, ja wiem, co to było, teraz, o nie, wiesz, co to było? To był ten, to był chyba, tu cię strollowałem, że ci się oświadczam. Troszkę się ty mi dajesz diament, a ja robię taki face. Ale widzisz, jaką masz grubą łapę? Kurde, jak przysuniesz taką łapą. To jest kurde, ale taka maczuga, taki. A ja mam większą mapę niż ty. No tak, bo ty wtedy na siłowni dużo czasu spędzałaś. Ale a później. Serio, tak, później ścisnęliśmy ci rękę i poszło tu. Jak zerknęłaś? Janusz, może iść dalej, bo już muszę to już opuścić ten pomysł. Idziemy teraz do tego, patrz, tutaj spełniałem chyba twoje życzenia jakieś, po prostu nosiłem cię na rękach. Nieć mnie teraz. No, coś nie da się chyba nie wyszło. Nie da się. Nie potrafię A teraz. A tam się dało. Wtedy się dało. Mhm. A co, brzucisz się mnie, tak? Nie chcesz mnie dotknąć? Nie, wtedy, dobra. Po prostu dobra, nie. A, na pewno. Mhm. Ała. Dotknąłem cię. No, ale to bolało. No, to bolało? Co to ma być? Ej, to to tak. Dobra, tu mamy kolejny, prawda, no. Że... no, to przecież mówiłem, to do następnego. O, tu ci się oświadczyłem! Tak. Tu były twoje urodziny zresztą też, na twoich urodzinach się oświadczyłem. Ja zrobił sobie, robię face palma, nie, bo ty, mam takie... Nie, znowu masz łapę grubą. Pierniczy.
Ja pierniczę, nie. No i co, czy ty, powiedz mi, czy ty się oświadczasz w ogóle, co teraz, to ma być? Teraz to widzę, chodź. No, że co, że ta sama. To sama, no, tylko to zmieniłem. No wiem, ale kurde. Taki diament usunąłem. Nie, ale ej, ale twarz też zmieniłeś. Teraz zmieniłeś też. Jak zmieniłeś twarz? No z siebie, bo tu masz, widzisz? Tak, no, tu jest, tu tak, takie... a tu jest... O, masz. O. No, ale, ale ta stąd to jest ta z trzech przedtem. Okej. Okay. Taka sytuacja. No, więc widzisz, okay. I tu ci się oświadczyłem, był taki ten, taki ten. Ale czym ty się myśl... niczym, po prostu niczym. Fakty? Fajnie. Bo fakty, to już no. Była miniatura robiona po fakcie i ty już to miałaś na u siebie. Tak było. Ale wybrałem. No tak, wiadomo. Dobra, następne. Tutaj, tu budowa, tu patrz jak jestem, kurde, w szoku. Jak jakiś orangutan. Mówiłem, że lubisz szympansy, a ty nie wierzyłaś. To jest my w jakiejś tu. Sekcie. Tak, nie, tak, to jest kościół, tu jest kościół. Zbudowaliśmy kościół razem, żeby mieć gdzie wziąć ślub. Pięknie po Bożemu, kościelny ślub. Co? Patrz jaki tu miałem garnitur, ten sam co wczoraj. Widzisz to? No, a ty dalej tak ja ubrana w jakieś tak ciastko. Nie, oczywiście. Ej, nie, popatrz, teraz mam podkolanówki i teraz już nie mam spodni długich. Co masz? A, no, ten, myślałem, że z tyłu masz na plecach zamiast ciastka podkolanówki. Ale dobra. Co? No myślę, że nam sobie porównać. Nie, też mam dalej ciastko. Też masz dalej ciastko, dobrze, okej, okay, może być, spoko. Ale już masz krótkie spodenki. Ale byś musiała zmienić teraz na długie. No, bo jest zima. No już właśnie, sobie, troszkę. Udałoby się. Może na przykład na zakupy zamiast. Troszkę. O, a dobra, a to ci jakoś przypomniałaś coś już z tego, co było? Nie. No, wszystko. Trolisz. A zabierzesz mnie na zakupy, jak powiem, że tak? Nie. A jak powiem, że nie, to mnie wtedy zabierzesz? Nie. A kiedy mnie zabierzesz na zakupy? Nigdy. No stary, nawet nie mam w ogóle żadnych ubrań, no. No ale co ja jestem, kurczę, co ja? Co nie ja wiem. Jestem? Nadal chcesz iść na zakupy? No. Nie, dobra, żartowałem, nie. Okej, okay, dobra. Next. Patrz, tu mieliśmy ślub. Nawet wow. ksiądz Dave nam odprawiał ślub, no. Miała Dave ślub. Dave jest księdzem? Co? To długa historia. Serio jest księdzem? No tak wyszło. W sensie, raz tak raz nie. Wiesz, on tak... Aha. Czasem księdzem, czasem bandytą. Mija się czasem z połowami, no dobra, no tak, dobra, czasem rozumiem. Wiesz. Bandyta, dziary na pół ryja, a później ksiądz. No tak. No tak, okay. Lubi się zmieniać. No ale ogólnie widzisz, jak sytuacja wygląda, no. Było. On się na mnie mega dziwnie patrzy. Nie, on się cieszy z naszym szczęściem. On się cieszy naszym szczęściem wtedy i cieszy się tym, że teraz będziemy szczęśliwi. Teraz? Co? Tak. Co? Przejdźmy do następnego. Tu pra... O, to moja ulubiona. Zła mak. Nie, ja już chcę istą. Ja nie chcę. Co to jest w ogóle? Co nie to pamiętasz być? Tej nocy? Była mega upojna noc. Bardzo, przestań, zaprzestań. Nie mów, już nic nie dokończę nawet. No nie ale mów. Było. No ale co, nie. Co jak nie jak tak, no. Nie, no tak powiem, nie oszukasz, no. Było co było. Patrz, jaki ja byłem w szoku, że takie coś było. Było, no. No ja widzę, no ja też, ja byłam taka... No nie, to nawet nie było, to jest jakiś, nie wiem, fake. Nie, to nie był fake. Dobra, idziemy do nexta, patrz, tu. O, tutaj to w ogóle... tutaj to ty nie wiem co, jakiegoś chłopa pocieszałaś chyba, czy co? Nie wiem, co to się wydarzyło, ale byłem troszkę zdenerwowany, bo chciałem, żebyś mnie pocieszała, bo byłem tutaj troszkę smutniejszy niż on tam. Takiej sytuacji też nie było. Była, no jak nie było, jak była? Kurczę, to co to jest za zdjęcie w ogóle? Sytuację, czemu to w ogóle najwięcej ludzi widziało. Tą sytuację najwięcej ludzi widziało. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie, o 400 tysięcy. Nie było tutaj. No jak nie było? Nie, to nie było, jest to ja. Było, nie. Dobra, następnie. Nie, ja patrz, nie wiem, nie tu. Tutaj bawiłaś się w dealerkę. Nie wiem dlaczego. I to z księdzem. To który po prostu ściągnął kaftan. Aha, ciekawe. Nie wiem, co tutaj sprzedawałaś jakieś chupa chupsy. Yo, ratusz! Tak. Przypomniałeś ratusz, o kurde! No ratusz! Dobrze, idziemy w dobrą stronę, naprawdę. Okej, okay, czyli przypomniałeś sobie ale ratusz. Ale w każdym razie... Słonecznik. No. Ale w każdym razie... Nie było takiej sytuacji. Była. Idziemy do nexta. Nie. O, tu patrz! Tu ze sobą zerwaliśmy. Zrywam z to. Znaczy nie. Ty w sumie ze mną, ja z sobą zerwałam? No, smutno mi troszkę było, widzisz, jak tu byłem taki smutny.
No i że tutaj płaczesz, no. No, a teraz patrz, no następny. Tu rozwód wzięliśmy. I żeby było śmieszniej, dał nam go ksiądz. No co? Co jest pięć w ogóle? A ja uznałem, że ja mam to gdzieś i ja zostaję szejkiem. Okej. Okej. No tak, to w ogóle nie wygląda jak papier, tylko jak jakiś ten, jakiś biały proszek tutaj. Nie mów tak. Tak w sumie. To po prostu jest papier. No nie co, 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 co nie, nie, wcale nie, na pewno nie. No dobra, ale... ale a co tu jest napisane? Ale... Ery B. Co to może być? Ery B? Papiery rozwodowe. Papiery rozwodowe. Kurde! Jo! Ej, jesteś najlepszy w to. Jo, kto mówisz, kurczę? No, ty pamiętasz. No, ty w konia robisz, że ty nie pamiętasz, jak no, pamiętasz. No, nie pamiętam. No, jedno, no, po prostu to wywnioskowałam z tego, no. Bo mm-hmm, tak, jasne, 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 jasne. Dobra, dobra, idziemy do nexta. Tu widzisz, a tu wróciło wszystko. Rozkwitało jak niczym kwiat na polanie. Jak sosny latem. Sosny latem. Nie wiem, tak sobie powiedziałem po prostu. Ja nawet nie wiem, jak sosny kwitną, czy w ogóle, tak, wiesz, no, nie znam się. Szczerze, ja też nie. Nie ja znam nie się na... kwitną. Nie znam się na polityce. Ja na religii też nie. Dobra, next. No i było to, i wróciliśmy do siebie, i tak dalej. I tak dalej, to już jest koniec? Tak, i tak dalej było, no. Wiesz, aha. I żyli długo i szczęśliwie, a później znikłaś, wrócisz. To była tak ciężka podróż. Nie, to, nie mów, że to była ciężka podróż, to była piękna to podróż była po wspomnienia. Podróż no ale jak, ale, ale, no, ale to nie, nie, to nie była żadna fantazja, to mnie nawet nie obrażaj. To były fakty rzeczowe, to jest tak było i tyle. Co było, to było i będzie. Tak jak powiedziałem, powiedział, że pływają będzie. I historii nie oszukasz. Było nie, i... Nie, to jest jakiś nie, to jest skam. Skam? Skam ale to... mega dziwny, tutaj? No. Wow, widzę, a jak daję F5 to nie widzę, mega dziwne. Też chorowana akcja. Dobra, nieważne, 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 no. Dobra, nie wiem o co tak. Chodzi, nieważne, nie było tak, tego. Tak, tak. Okej, okay. No i co? Sobie pójść? Tak, możesz... Mogę pójść? Czemu, czemu mówisz, że musisz sobie stąd pójść? No, dlaczego? Bo tak po prostu mówię, no przestań! No nie pisisz! Co ma być w ogóle? Dobra, dobra. Masakra. Czekaj, walę kloca. No, no fakuj! Jakiś kurde. Dobra. Czyli to dobrze zrobiło. Szokobo oznaczało. No masz, to no to... A co tam jest? Tam? Ściśle tajne łamane przez nie złamiesz hasła. Nie masz szans złamać hasła. Nie dowiesz się po prostu. Nie otworzysz. I tyle w temacie. Nie jesteś w stanie dowiedzieć się, jakie to jest hasło. Mhm. Jest zbyt ciężkie. Dobra, nieważne. W każdym razie, jak tam wspomnienia? Wróciły? No... To zależy całkiem. Wróciły? Nie. No przestań, no what the fuck, dobra, jeszcze mogę stąd iść. No kurczę, no jak ci mogą dalej, dobra. No stary, ty myślałem, że nożem, kiedy grozisz, albo strzała, bo tutaj no się nie, no to takie żarty są tylko. Ale przypomniałaś sobie, chociaż co roż, no nie no, powiedziałaś o ratuszu, no, powiedziałaś ratusz, o papierach ratusz, rozwodowych. Aha. No, kurczę, ty pamiętasz, tylko mnie tak robisz w koniec, że niby nie ten, wiesz o co chodzi. Jak nie? Jasne, że pamiętasz. Dobra, wiesz co, nie wiem, tak być nie może, dobra. To wróć do siebie i wróć do mnie, jak sobie przypomnisz. Nie będę do ciebie wracać. Aha, czyli dzisiaj będę smutny. To żegnaj. Przestań mi grozić tu siekierą! To w takim razie, skoro tak musi być, to tak musi być. W twoich rękach leży to, czy przeżyję, czy nie. Co? Ale czemu moich? Lepiej się nie ruszaj. A co jak się ruszę? To mnie zgniecie. Au. Sorry, raz. Chciałem zobaczyć płaszczonego tosta. Kurczę, wypycha mnie. Nie wiem, czy tutaj możesz zostać na zawsze. Kurczę, a chciałem... Dobra, nieważne. W takim razie, niestety, nie pozostało... nie pozostało mi nic innego jak... no, żałoba. Żałoba, niestety, żałoba. W takim razie ja nie będzie smutno. Mojej żałoby. Na pewno nic sobie nie przypomniałaś? Dobra. No, przykro mi. A masz chusteczki? Mam tego, kamień. Starczy, świetnie. No to idę płakać, idę płakać w takim razie. Trzymaj się.